Nie wiem czemu znowu nie odbierasz telefonu, bo gdy dzwonię do ciebie, słuchawkę wciskasz czerwoną wciąż. Kiedy słyszę taki głos, zaciskam zęby. Proszę zadzwonić później, abonent jest niedostępny. Nie wiem czemu znowu nie odbierasz telefonu, bo gdy dzwonię do ciebie, słuchawkę wciskasz czerwoną wciąż. Kiedy słyszę taki głos, zaciskam zęby. Proszę zadzwonić później, abonent jest niedostępny. Kiedy nie odbierasz, wiem to. Wiesz, że Hennessy, Exo, Moet, Billioner, Heidzik, Mendy. W sumie wszystko jedno. Najdroższe marki. Lecą miliardy. I tak zapłacę mniej niż za te rozmowy z karty. Bo kiedy nie odbierasz, to dzwonię ciągle. Na wyświetlaczu pojawi się milion połączeń. Z tą różnicą, że gdy wstajesz nad rannem, ja miałem sygnał, a ty miałaś nieodebrane. I znowu zamiast twojego głosu słyszę głos automatycznej. Sekretarka mi uświadamia, że SMS nie przyszedł. Może dzwonek miała ciszej, może była na piętrze wyżej, a może po prostu nie chciała ode mnie połączenia słyszeć. Kiedy słyszę taki głos, zaciskam zęby. Proszę zadzwonić później, abonent jest niedostępny. Nie wiem czemu znowu nie odbierasz telefonu, bo gdy dzwonię do ciebie, słuchawkę wciskasz czerwoną wciąż. Kiedy słyszę taki głos, zaciskam zęby. Proszę zadzwonić później, abonent jest niedostępny. Nie wiem czemu znowu nie odbierasz telefonu, bo gdy dzwonię do ciebie, słuchawkę wciskasz czerwoną wciąż. Kiedy słyszę taki głos, zaciskam zęby. Proszę zadzwonić później, abonent jest niedostępny. Nie wiem czemu znowu nie odbierasz telefonu, bo gdy dzwonię do ciebie, słuchawkę wciskasz czerwoną wciąż. Kiedy słyszę taki głos, zaciskam zęby. Proszę zadzwonić później, abonent jest niedostępny. Nie wiem, czy 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 n